Meta, metryka. O, to jest temat. Proszę was. Dotychczas żeśmy sobie robili takie dziedziny, które mają charakter abstrakcyjny. Bo na tematyczna teoria poznania, kościoła teoria informacji, czy zawarta w nich ta logika aksjomatyczno-informacyjna, a także matematyka, mają charakter abstrakcyjny. Prawda? Ale proszę sobie zanotować, że omawiamy dotychczas dziedziny, mają charakter, miały charakter abstrakcyjny. Charakter abstrakcyjny. Nazywamy je ogólnie interdyscyplinami abstrakcyjnymi. To jest abstrakcja. No, dlatego to się nadawało do opisu pewnych zjawisk ze świata duchowego. To tak na marginesie. Natomiast fizyka cybernetyka i metacybernetyka to są interdyscypliny konkretne. Dotyczące obiektów energomaterialnych. Dotyczące obiektów energomaterialnych. No ale co to znaczy? Bo to ja tu wprowadziłem pojęcie obiektów energomaterialnych. No to co to znaczy? Energomaterialnych to znaczy takich, które mają masę, przecinek, położenie w przestrzeni i w czasie. Ale to jeszcze nie jest definicja oczywiście, no tylko takie określenie. Tamte nie musiały mieć ani masy, ani położenia w czasoprzestrzeni. Wprowadzamy. To ciekawe, że przepraszam, że w historii tak tradycyjnie jest taka regułka, że no, co się bada. No to się odnosi do czasu, do miejsca, czyli przestrzeni, ale za takie no, podejścia, że na przykład tylko się na przykład podchodzi do tego, co było w danym miejscu, się włącza archeologię. Albo na przykład tylko państwo i od tego mam to na przykład średniowieczną historię Polski. I problematyka, ale się więcej nie mówi na przykład. To bardzo często. No to na przykład prasę doktorską ograniczoną tematycznie łatwiej jest napisać i omawiać. Więc proszę sobie zanotować. Prowadzamy
następujące pojęcia pierwotne. To tak jak na każdym z tych poziomów, zawsześmy wprowadzali jakieś dodatkowe pojęcia pierwotne. Po pierwsze, odległość. W nawiasie. Jednostka miary, na przykład metr. Zamknąć nawias, przecinek, drugie. Czas. W nawiasie jednostka miary, na przykład sekunda. I trzecie, masa. Jednostka miary, na przykład gram. Obiekty opisujemy, podając ich położenie w przestrzeni w czasie, to znaczy x1, x2, x3, czas T, oczywiście o tempus, a nie o time, jak to dzisiaj myślą współcześniacy. No i masę. I masę. M. Już nawet wczytałem Q jak po angielsku. Więc kwy to Q. Tak. Łaciński jakieś tam słowo. No jak się literuje, to trzeba powiedzieć ku jak kupa. To już każdy skojarzy. Więc proszę was, tutaj jedną uwagę muszę zwracać. Ogólnej teorii względności niejakiego Alberta Einsteina, o którym warto wiedzieć, że tak, po pierwsze nie był Żydem, tylko ewangelikiem pochodzenia żydowskiego. Po drugie, pod koniec życia przeszedł na katolicyzm i umarł jako nasz brat w wierze, co jest notorycznie przemilczane w jego biografii. Proszę sprawdzić choćby w Wikipedii, czy znajdziecie. Bo w Wikipedii wszystko jest. No to znajdźcie w Wikipedii informację o tym, że Einstein przeszedł na katolicyzm. Był ewangelikiem, przeszedł na katolicyzm. No ale proszę was, dlaczego on tutaj, a właściwie jego ogólna teoria względności jest istotna? Dlatego, że według tej ogólnej teorii względności miarą wielkości masy jest krzywizna czasoprzestrzeni, którą ona wywołuje. Czyli mielibyśmy o jedno pojęcie pierwotne mniej. To jest wielka rzecz. Ale ja już tu się trzymam tego tradycyjnego prawda, podziału, że powiedzmy odległość w przestrzeni to z czasem jest odrębnym pojęciem. Tym niemniej można powiedzmy pozbyć się tego jednego pojęcia pierwotnego. Z nawiasem mówiąc, wszystkie te wielkości opisujemy w formie liczbowej. Więc masę opisujemy w formie liczby gramów na przykład. A w wypadku traktowania jako kategoria einsteinowskich, to po prostu była krzywizna czasoprzestrzeni. Miarą jest dla tej
silna czasa przestrzeni przez nią wywołana. I teraz te obiekty opisane przez te wielkości nazywamy obiektami energomaterialnymi lub konkretnymi. I oczywiście tutaj przyjmujemy do ich opisu przyjmujemy wszystkie pojęcia pierwotne i aksjomaty a także pojęcia definiowane i twierdzenia, jakieś informacje omówionych wyżej dziedzin abstrakcyjnych. Które w tym wypadku nazywamy metadziedzinami w stosunku do dyscyplin konkretnych. No, konkretnych to jest terminologia Mazura. On mówił o tych dyscyplinach konkretnych. Cybernetyka jest interdyscypliną konkretną. Tu od razu wam muszę zwrócić uwagę. Jak zajrzycie do Cybernetyka i charakter książki Mazura. I tam jest propozycja integracji nauki. Zobaczycie, że to, co ja zrobiłem, jest lepsze niż to, co proponował Mazur. Bo Mazur do interdyscyplin abstrakcyjnych zaliczał tylko logikę i matematykę. Swoją jakościową teorię informacji już pakował w dyscypliny konkretne i rozumiał to konkretnie. No tak, ale mnie od razu nasunęło się pytanie w tym jego systemie nauk, czy to tradycyjnym, czy tym, który on postulował jako nowoczesny, nie było fizyki. Jako interdyscyplina konkretna występowała cybernetyka. No teraz powstaje pytanie, czy fizyka jest metadziedziną w stosunku do cybernetyki, czy na odwrót, czy też one są osobne. Inaczej mówiąc, czy do dowodów twierdzeń cybernetyki używamy twierdzeń fizyki, czy odwrotnie. No, metodologia, którą stosował Mazur, nasuwam przypuszczenie, że on jednak fizykę traktował jako metadziedzinę w stosunku do cybernetyki. Posługiwał się pewnymi twierdzeniami fizyki, a w szczególności zasada zachowania masy i energii, a także druga zasada termodynamiki. No więc wobec tego zacząłem się nad tym głowić i to, co wam tu proponuję, to jest po raz pierwszy było opublikowane w mojej metacybernetyce w 2005 roku, to po prostu próba ujęcia fizyki, cybernetyki i metacybernetyki, która jest syntezą fizyki i cybernetyki w moim ujęciu, po prostu jako specyficznych teorii związków przyczynowych. I tu proszę sobie zanotować. Mieliśmy te pojęcia pierwotne, które ja tu napiszę. Pojęcia pierwotne. Pojęcia pierwotne. Pierwotne.
odległość. Czas. Masa. I pierwotne. Zarówno dla fizyki, jak cybernetyki, metacybernetyki. To pod tym względem nie ma znaczenia. I relacje pierwotne. Pierwotne i tym będą bardzo istotne. No, pojęcia pierwotne, no to z tradycyjnej fizyki. Nic tu nowego nie ma. Układ CGS, centymetr, gram, sekunda. Więc proszę sobie zanotować. Relacje pierwotne. Dwukropek. Pierwszy rodzaj. To są związki przyczynowe fizykalne. Jeden. Związki przyczynowe fizykalne. Na czym one polegają? Otóż związki przyczynowe, fizykalne między stanami obiektów poprzednimi i następnymi w czasie. Związki przyczynowe fizykalne między stanami obiektów poprzednimi i następnymi w czasie. Więc już chronologia jest konieczna. Drugi to są związki przyczynowe cybernetyczne. Zaraz ja mówimy. Związki przyczynowe cybernetyczne. Związki przyczynowe cybernetyczne między stanami obiektów następnymi w czasie, czyli celami, albo zwanymi celami. Zwanymi celami, a poprzednimi. I związki przyczynowe metacybernetyczne. Związki, to ja już skrótami piszę, metacybernetyczne. Synteza jednych i drugich. Ja to napiszę tak krótko. To jest jeden, dwa. I to jest synteza związków fizykalnych i cybernetycznych. I tu mamy pojęcia pierwotne, relacje pierwotne, aksjomaty. Oczywiście. To będą aksjomaty. Aksjomaty. To tak jak zawsze robiliśmy aksjomatyzację. Ale zwracam uwagę na, że jak dotychczas
nikt nie zaksjomatyzował ani fizyki, ani cybernetyki. No już, ta cybernetyce. To jest pierwsza próba aksjomatyzacji. Co więcej, uważam, że jeżeli tej aksjomatyzacji się nie wprowadzi roboczo do fizyki, to ona się rozsypia, ona już się sypie. Szukają jakichś cząstek elementarnych, nazwali bozonem. Miliardy w to idą euro. I jeszcze ciągle jakoś tego bozona nie odkryli, nie wiadomo, czy to to istnieje. To może istnieć tylko w tekstach naukowców i być metodą dojenia pieniędzy. To jest trudny interes. No bo pomiar jest rzeczą kosztowną, więc są też wniosek. No tak, tam cudem nie widzę, ale ciągle już miał no, być. Dokonuje nie tylko przez postęp w pomiarach, załóżmy, że w ogóle się przyjmuje coś, co istnieje i tak dalej. Ale przynajmniej tego nie są polegowania empirią. To jest w ogóle, proszę was, to są gusła współczesne. Absolutnie. W ogóle uważam, że nowoczesna nauka stawiać powinna zasadniczy wymóg. Aksjomatyzacja. Coś nie jest aksjomatyzowane, to w rozumieniu nowoczesnym, tak jak my ją rozumiemy, nie jest nauką żadną. Jest wiedzą pewną, albo nauką tradycyjną, ciekawą dla historyka nauki. Proszę bardzo. No tak jak starożytni Greko-Rzymianie mówili, że natura ma wstręt do próżni i stara się ją wypełnić. Polityk, a politycy też tak się mówi. No. No to wszystkim się tak mówi. Więc słuchajcie, aksjomaty. I pierwsze. Podstawowy aksjomat fizyki. Pierwsze. Podstawowy aksjomat fizyki. Aksjomat fizyki. Ja go najpierw podyktuję, a tu narysuję. Wystosowałem, jak to się mówi, metodę grafa analityczną. Podstawowy aksjomat fizyki. Dwukropek. Następne stany zależą od poprzednich. Albo inaczej. Poprzednie stany są przyczyną następnych. Zasada przyczynowości. Tak jest. Ale jest jeszcze błąd w zasadzie przyczynowości. Słucham? Że jak mamy jakiś, a to jest w związku przyczynowy cybernetyczny. Że jak mamy jakiś skutek, to niektórzy temu już przypisują, a to jest w takim razie jakaś tam przyczyna. No, ale plany mogą być różne. Nie, przyczyny są dwa rodzaje przyczyn. Ktoś ma plany. W związku z przyczynowym. To są relacje pierwotne. Że... Powiedzmy, stany następne są spowodowane poprzednimi. To jest podstawa fizyki. Ja to tu narysuję, nie będę tego opisywał, ale to cienkie się tu Tak. O, tu mamy oś czasu.
tutaj w jakimś momencie, który badamy, no powiedzmy, no niech będzie chwila T prim, i teraz mamy przeszłość. O. Przeszłość. Jakiegoś systemu jednego, czy powiedzmy świata. Republiki Krakowskiej. Tak. Więc teraz stan świata. W chwili T' jest funkcjonałem. To dlaczego używam słowa funkcjona, a nie funkcja? Bo to jest pojęcie matematyczne. Ale funkcja, której zmienną niezależna jest funkcja, to się nazywa funkcjoną. I właśnie twórcą analizy funkcjonalnej jest nasz Stefan Zabrach. Słynny matematyk we Lwowa. I to będzie funkcjonał, jak to się tam oznacza, ale niech będzie taki. I to zależy od stanów świata w przedziale od minus nieskończoność. Od minus nieskończoność do T'. No i zresztą to też jeszcze może explicite zależeć od T'. I od samego T'. To jest zapisane wzorem i przedstawiamy graficznie. Podstawowy aksjomat fizyki. No, mogę wam dać przykład, że to myślenie fizykalno-przyczynowościowe dominuje, króluje w naszych naukach humanistycznych. One są mechanistyczne, jak to się popularnie określa. Deterministyczne. A to jest inna sprawa. Determinizm może być opis probabilistyczny, ale deterministyczny. Ja nie chcę tu w to wnikać, bo będę mówił o rachunku prawdopodobieństwa. Więc tu nie wnikam, czy stochastyczny, czy deterministyczny, to wszystko jedno. Tylko chodzi o to, że no mam przykład takiego myślenia fizykalnego, fizykalistycznego, jakby ktoś chciał. Szłałeś Gomułka, kiedy były różne braki w zaopatrzeniu i zarobki niewystarczające, to stała bolączka związana z polityką tak zwaną dławienia popytu, która ma w tej chwili pełną kontynuację. No to proszę was tłumaczyć. Wiecie, towarzysze, no jeszcze nie jest tak dobrze, jakbyśmy chcieli. Ale pamiętajcie, że najpierw sanacja prowadziła złą gospodarkę, później była wojna, hitlerowska bestia niszczyła naszą gospodarkę, no i dlatego w tej chwili jeszcze nie jest tak dobrze, jakby było. No i pamiętam, jak u was pracowałem 11 lat w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki, tak mnie od młodzieży odsunięto, żeby się tam zajmował naukami ścisłymi. No i ten Instytut Podstawowych Problemów Techniki organizował różne międzynarodowe konferencje. I tam przyjeżdżali ze wschodu i z zachodu liczni naukowcy, ale wtedy w PRL-u była pewna cecha, o której się teraz nie mówi. Okropny stan wychodku i braki papieru, to ale pamiętam. Starsi ludzie pamiętają, młodzież sobie nie zdaje sprawy. No, i proszę was, no jak myśmy tym
my tym naukowcom z zachodu tłumaczyli, że jest, słuchajcie, no musicie zrozumieć, że najpierw przed wojną to tak wielkim postępem było budowanie Sławojków, bo przedtem chodzili za stodole i dopiero premier Sławojsk Spadkowski, lekarz zresztą z wykształcenia, nakazał budowanie Sławojków. I to był wielki postęp. A później była wojna, a hitlerowska bestia szczególnie wzięła się na klozety i na fabryki papieru toaletowego. No i dlatego teraz tak jest, jak jest. Rozumieli to. Więc proszę was. Sporo gazet było drukowane. Więc słuchajcie, no tak, tak, tak. Gazety duże takie były i ogólnodostępne. Więc proszę was, to jest myślenie fizykalistyczne, ale ono też i w trzecie RP miało miejsce. To jak była reforma Balcerowicza, no straszne obniżenie stopy życiowej, bezrobocie, no i wujek Bronek, który był dobrym dydaktykiem, no i humanistą zawołanym, historykiem, miał perspektywę historyczną, to do dziś pamiętam, jak tłumaczył w telewizji, słyszałem jego speech, mówi swoim takim spokojnym, charakterystycznym głosem. Mówi, no teraz jest źle, ale przecież komuna zostawiła nam gospodarkę w stanie bezprzykładnej ruiny. No to jest też myślenie fizykalistyczne. Jak widzicie, przeszłość była taka, to musi być tak. I prognozy się robi tylko na zasadzie analizy retrospektywnej i ekstrapolacji. Te prognozy zresztą robione metodami niecybernetycznymi z reguły się nie sprawdzają. No i się robi tyle, że czasem jakaś trafia, ale to jest losowa sprawa. Proszę was, to jest myślenie fizykalne, więc jak widzicie, i towarzysz Gomułka był fizykalistą, i pan profesor Gieremek był fizykalistą. No ale może... No to jest teraz, tak? A też teraz oczywiście. Skoro zmarł. Fizykalizm. Raczej pozwalał. Dominuje. Ale też teraz. Ale różnica między nimi była. Jeden kochał Polaków, a drugi bardzo kochał. Bardzo właśnie, tak. Czy też kochał inaczej, jak to się no. Mówi. Wnikać w konwencje terminologiczne. W każdym razie drugie to jest podstawowy aksjomat cybernetyki. Podstawowy aksjomat cybernetyki. O. Dwa. Podstawowy. Aksjomat. Cybernetyki. Podstawowy aksjomat cybernetyki. Co ja go podyktuję, a potem namaluję. Więc podstawowy aksjomat cybernetyki, dwukropek. Poprzednie stany zależą od następnych, czyli celów. Inaczej mówiąc, pewne przyszłe stany są przyczyną wcześniejszych. No i tutaj mamy metryczne. A już tym namaluję, będzie lepiej widoczne. Tu mamy oś czasu. Tutaj mamy ten punkt, T'. I teraz stany w tym chwili T zależą od przyszłości.
od całej albo od wybranych stanów. No generalnie może to zależeć od dowolnych stanów w przyszłości. Czyli mamy tu symetrycznie, że S od T prim jest funkcjonałem od, może namalujemy, jak to tam się malowało, nie będzie już konsekwentnie tak, od stanów, od T prim do plus nieskończoności, wieczność czeka, jak mówił papież. I tej chwili te prim. Czyli jest to symetryczne w stosunku do tego. Czyli błędne stosowanie zasady przyczynowości jest pomieszaniem tych dwóch porządków. Nie, zaraz. A. Zaraz, ale nie mylmy pomieszania z syntezą. No to tak. Dygresja. Widzi pan, tłumaczenie tego na język tradycyjny, bo kolega zna tradycyjne podejście naukowe, a historycy najlepiej to mają. Metodyka. Metodyka? Historyka inaczej. Ale to, co my mówimy, się nie tłumaczy wprost na tamto. Tamto podejście się tłumaczy na nasze, jest szczególnym przypadkiem. A tutaj nie, to bardzo dobry przykład, widzicie. Nowy program już w starym języku się nie da wyrazić. Bo będzie PML właśnie, jak kolega to zauważył. Bordello totale, o to po włosku się nazywa. I teraz, proszę was, podstawowy aksjomat metacybernetyki 3. Aksjomat cybernetyki. Tak jest. To jest. Podstawowy aksjomat metacybernetyki. Stany w dowolnej chwili zależą i od przeszłości, i od przyszłości. I od przeszłości, i od przyszłości. Profesor Wierciński, z którym żeśmy takie urządzali interdyscyplinarne seminaria, gdzie przychodzili przedstawiciele różnych dyscyplin. Oprócz mnie był profesor Wierciński, to antropolog, znający zresztą też teorię Mazura. Matematycy przychodzili, fizycy, językoznawcy, bo to przecież aksjomatyczna teoria poznania to jest pewien język, powiedzmy sobie szczerze. No i profesor Wierciński pięknie to wyraził, że stany nasze w danej chwili są pchane przez przeszłość i przyciągane przez przyszłość. To jest piękne takie literackie ujęcie tej istoty metacybernetyki. I bez wątpienia. Zawiera to w sobie to określenie. Nie bez wątpienia. Tak. Czy zawiera w sobie to przyszłego? A czekajcie, ale teraz wam tu muszę powiedzieć, nawet podyktuję. Polski filozof, nie mylić filozofów z profesorami filozofii.
profesor filozofii to jest ktoś, kto się zajmuje no, patroszeniem cudzego dorobku. A niekoniecznie musi mieć swój filozoficzny. A filozof to jest ktoś, kto tworzy własny kierunek. Więc proszę was, filozof i zarazem profesor filozofii, bo on też jest profesorem, Józef Bańka z Katowic. Józef Bańka jest twórcą kierunku filozoficznego zwanego recentywizmem. Recentywizm. Też pewnie się z tym się nie zetknęli, bo dorobek polskiej filozofii jest przemilczany raczej. Jak tam gdzieś jakiś w Ameryce filozof coś wymyśli, jakąś przyczyneczek nawet, czy komentarz zrobi, to już na cały świat jest roztrąbiona, w Polsce w szczególności. Tu mamy swój oryginalny system filozoficzny, o Bańce chyba nikt z was nie słyszał. Wierciński go zapraszał na nowe sesje naukowe i stąd go znalazł. Profesor Bańka stworzył kierunek filozoficzny zwany recentywizmem, według którego, czyli według recentywizmu, istnieje tylko aktualny stan świata. Istnieje tylko teraz. Nawia się recent. To właśnie jest recent. Kropka dalej. W tym aktualnym stanie świata przeszłość jest odwzorowana w postaci śladów. A przyszłość w postaci zarodków. A przyszłość w postaci zarodków. To jest zresztą mój komentarz do takiej przyczyny recentywizmu. Zresztą profesor Bańka stwierdził, że ja jestem recentywistą, więc jako recentywista mam prawo swoje przyczynki do tego wnosić. Ale to teraz znowu zacytuję Bańkę znowu. Najpierw był Bańka, później byłem ja w ramach recentywizmu, a teraz znowu Bańkę zacytuję. Więc profesor Bańka powiedział tak, i to jest bardzo głębokie. Przeszłość jest zamknięta ontologicznie, a otwarta epistemologicznie. To jest ważne. Dla historyków zwłaszcza. Inaczej mówiąc, przeszłość się już dokonała i nic tam nie możemy zmienić, ale możemy poznawać. Natomiast przyszłość... Nie mam to wyboru, idea, bo... świat materialny. Słucham? Nie mamy do wyboru idea, bo świat materialny. Nie no, bo jesteśmy na poziomie metacybernetyki, czyli interdyscypliny konkretnej. Zajmuje się obiektami energomaterialnymi. No, gdzie badanie przyszłości. No przyszłości jak najbardziej. Przyszłość jest otwarta ontologicznie. No nie, zamknięta, właśnie historia się zajmuje. Przyszłość jest otwarta ontologicznie, a zamknięta epistemologicznie. Bo to chyba jest to, co kolega mówił. Czy niektóre procesy, które zadają pytanie, czy na przykład PRL się skończył, czy nie? Masz takie... Tak jest. Mam gdzieś... Tak jest.
No i teraz proszę was. Jeszcze tutaj operujemy strzałką czasu, tak mówimy przesłać przyszłość. Bo musimy określić strzałkę czasu. Proszę zanotować. Strzałka czasu odróżnia przeszłość od przyszłości. Taki normalizm kiedyś właśnie mówił o strzałce czasu, że coś zależy, jak rozpatrujemy, czy w tą stronę, czy w drugą stronę. Tam wyjdzie tam wiadomości, no, zaraz, tam. Ale nie pamiętam. To jest problem strzałki czasu. Strzałka czasu odróżnia przeszłość od przyszłości. Rozróżniamy następujące jej rodzaje. Dwukropek. Może to też napiszę. Strzałka czasu. Dwukropek. Pierwsze. Strzałka czasu termodynamiczna. Termodynamiczna. Związana z drugą zasadą termodynamiki. Właściwie drugiej zasady termodynamiki. Tutaj chodzi o to, że w miarę upływu czasu rośnie entropia w dowolnym systemie, czyli to się nie sterowane. Nie sterowane, oczywiście. Chodzi tutaj o to, że entropia to jest, tak mówiąc popularnie, miara nieuporządkowana, miara bałaganu. A dla celów, zwłaszcza nauk humanistycznych, to ja tak określam działanie drugiej zasady termodynamiki. W miarę upływu czasu bałagan robi się sam. To jest jedyny spontaniczny proces. Jak mi ktoś mówi, że gdzieś się spontanicznie zorganizowali. Jak się zorganizowali, to już nie jest spontanicznie. Spontanicznie się tylko bałagan robi. Bez... Niektórzy historycy też określają to, że zmiany w ustrojach, że to jest właśnie taki czas, że jest taki bałagan, że to się też na porządku chodzi, znaczy jest taki potrzeba. No dobrze, ale najpierw się robi bałagan, on się może robić sam. Tak. A potem się porządkuje na inny sposób. Albo... No taki, jaki przedtem był. To jest inna sprawa. Więc to jest jeden rodzaj. Więc strzałka czasu jest określona kierunkiem, w którym rośnie bałagan. Spontanicznie. Może to być chaos sterowania, ale to jest w ramach walki dynamicznej i przeciwnika sterowi. Sterowo chaos. Drugie to jest kosmologiczne. Strzałka kosmologiczna. Dwa. Kosmologiczna. Związana z rozszerzaniem się wszechświata. Wiadomo, że wszechświat ekspanduje, to już tam na różne sposoby zbadano to. Więc związana z rozszerzaniem się wszechświata od Big Bangu. Big Bang byłby tu naturalnym punktem zerowym.
różnica psychologiczna. To jest nasze poczucie upływu czasu. Trzy psychologiczna. No są jeszcze inne, ale to już są mniej więcej związane z tym. Psychologiczna trochę. Słucham? Klucza termodynamiczna. No, jeżeli pan był, to nagle wszystko się uporządkowało. Się porządkuje, nie? Nie, nie. Big Bang był i później zaczęła się entropia rosnąć. Entropia we wszechświecie w sposób naturalny, że tak powiem, rośnie. Wszystko się rozszerza. Nie wiadomo, gdzie tam jest. A to jest tylko jedna z koncepcji kosmologicznych. Po stworzeniu świata. To, że świat się rozszerza, ten poznawany przez nas energomaterialny świat, że się rozszerza, to nie jest hipoteza, to jest znane. No przede wszystkim światło gwiazd ma przesunięcie widma ku podczerwieni, to znaczy, że oddala się od nas, wszystko się od nas oddala. To tylko jakieś takie tam asteroidy tutaj zaklęte albo jakieś takie odpadki mogą lecieć w naszym kierunku, ale to też jak wyrżnie, to będzie bałagan na ziemi, to jaki. I będzie trafia głośno, gwałtownie. I proszę sobie zanotować. Gdy mówimy o stanach następnych i poprzednich, to określamy strzałkę czasu. Rozszerza, to chyba raczej zmniejsza się prawdopodobnie, że ktoś się uderzy w coś, bo tam, tak jak balon, prawda? Dwa punkty na balonie, no to one się zwiększa się ta odległość od siebie, ale tak, nie to, zmniejsza. Nie, z tym, że światem to jest taka sprawa, że według ujęcia ogólnej teorii względności, takie inne równania świata, to świat jest hipersferą, czyli taką byłą wielowymiarową, dziewięciowymiarowej przestrzeni. Jak to ujmiemy w geometrii analitycznej, to odpowiednio wielowymiarowej. To się okazuje, że tak jak pan się porusza w prawdzie, kula się rozszerza, ale jak pan się porusza po kuli, po powierzchni kuli, to pan po pewnym czasie wraca w to samo miejsce. I tu z tym też tak jest, że jakbyśmy w tej hipersferze stale szli w tym samym kierunku, to w końcu wrócimy w to samo miejsce, gdzieśmy byli. Więc to są takie różne rzeczy. To się da opisać matematycznie, ale nie bardzo da się wyobrazić, chociaż była praca doktorska na Politechnice Warszawskiej z geometrii wykreślnej profesora Otto, metody geometrii wykreślnej w czterowymiarowej przestrzeni. Więc można to wykreślnie przedstawiać, ale to rzutach na wiele płaszczyzn. Było to jeszcze w 60. latach ta praca. I teraz proszę zanotować. Obiekt w określonym czasie nazywamy stanem tego obiektu. I zapisujemy o jako funkcja czasu T. Jest to, no powiedzmy, obiekty opisujemy podając ich położenie w czasoprzestrzeni i masę. Tu. Czyli obiekt, to już nie będę wiele pisał, tylko w ten sposób opisujemy. Obiekt opisujemy podając ich położenie w czasoprzestrzeni, funkcję, czas i masę.
i z nowej linijki w metacybernetyce posługujemy się termodynamiczną strzałką czasu, to podkreślić. Termodynamiczną strzałką czasu związaną z kierunkiem samoczynnego wzrostu entropii. W rozumieniu fizykalnym. Zresztą według Eddingtona, to był jeden z fizyków, którzy prowadzili empiryczne badania dotyczące potwierdzenia tej ogólnej teorii względności Einsteina i te empiryczne badania potwierdziły to. Otóż Eddington w swojej książce, jakby się gdzieś znaleźli przed wojną, wyszła Eddington przez 2D, nowe oblicze natury. To jest książka filozoficzna właściwie, ale napisana przez fizyka. No jak ktoś się interesuje filozofią i fizyką, to jest to ciekawe, ale napisana w okresie XX wieku wojennego i wydana w Polsce w 30 latach. No i Eddington uważa, że druga zasada termodynamiki jest najważniejszym prawem fizyki. Mówi tak, jak twój światopogląd nie jest zgodny z rozwiązaniami Maxwella, to może powiedzieć tym gorzej rozwiązań Maxwella. Jak jest twój światopogląd nie zgodny z zasadą Lagrange'a, to może powiedzieć tym gorzej zasady Lagrange'a. Ale jak jest niezgodny z drugą zasadą termodynamiki, to nie ma dla ciebie ratunku. Przygrozi cię taką liczbą doświadczeń, że nie wyginiesz się. No zresztą starzenie się organizmu i śmierć z tym związana. Więc to jest bardzo istotna sprawa. A teraz proszę zanotować proces. Proces jest to zbiór stanów obiektów w różnym czasie, albo w pewnym okresie czasu, więc na przykład mamy stan obiektu pod T1, stan obiektu od T2. Stan obiektu od T3. I to całe to jest proces. Właśnie historia albo bada tylko wybrane stany w pewnym stałym czasie. W 1939 roku na przykład stan polski, albo bada procesy. No raczej bada procesy, bo aktualny stan. To proces to jest poziom syntezy, natomiast to, co pan mówił wcześniej, to jest poziom analityczny. Nie, proszę pana, to wszystko są analizy, to co my tu robimy. Po prostu bada się ciągi zdarzeń. No, ja sobie nie wyobrażam na przykład historii Polski w 1939 roku, tylko w dniu 1 września. To byłby opis T1. No, mówi się jeszcze, co się działo w następnych dniach, no przynajmniej aż do kapitulacji Kleberga. To już będzie proces. Jak niektórzy historycy mówią, że właściwie tylko trzeba chwila obecna nie istnieje. Punkt wyjścia sobie założyć, bo to w zależności od tego, co sobie obierzemy, to tak się później nie, dalej... Obiekt musimy wybrać do badania. To jest punkt wyjścia, że badamy od T1 do T3, a nie na przykład T5. Sprawa polega na tym, że chwila obecna nie istnieje. Czas płynie.
jak wojacy mówili, pan Tarej nic się nie dzieje. Ale to oczywiście to jest błędne stwierdzenie, bo dzieje się. No weźmy nasze tu spotkanie. Przecież już początek tego spotkania to jest historia. A koniec, który nastąpi, to jest przyszłość. I teraz chodzi o to, że chwila obecna to jest tylko taki przedział, ruchomy przedział między przeszłością a przyszłością. Chociaż według recentywizmu tylko on istnieje. Ale to z dokładnością do, no właśnie, dokładności pomiaru. Proszę was, to właściwie wybadamy procesy przede wszystkim. I w historii, i w socjologii, i tak dalej. Proszę sobie dalej zanotować. Proces stochastyczny. Proces stochastyczny. Proces stochastyczny to jest zbiór funkcji losowych czyli zapisany w języku statystyki matematycznej oczywiście. Zbiór funkcji losowych przyporządkowanych zdarzeniom elementarnym. No jak widzicie, tutaj te pojęcie obiektu elementarnego znowu jest przydatne. Czyli siatka aksjomatycznej teorii poznania pasuje tutaj do tych analiz. Definicja historii Marcela Brocha była: historia to jest działalność, badanie działalności człowieka w czasie. W czasie, i proces. Proces, tak. To właśnie są procesy. I teraz jeszcze mamy takie sprawy. Gdy używamy osi czasu ciągłego, to mamy fizykę klasyczną. No, na przykład mechanikę newtonowską. Gdy używamy czasu ciągłego, to mamy fizykę klasyczną. I analogicznie cybernetykę klasyczną. Gdy mamy czas nieciągły, czyli dyskretny, to mamy fizykę kwantową. Kropka. Miarą czasu są zdarzenia w nim zachodzące. Czasu są zdarzenia w nim zachodzące, zaś pewne regularnie powtarzalne ich zbiory, przyjmujemy jako jednostkę czasu. Jakby się nic nie działo, to by nie było czasu.
obiekty i procesy. Energomaterialne w nawiasie konkretne według terminologii Mazura. Badają fizyka, cybernetyka, metacybernetyka. Jako interdyscypliny konkretne według Mazura. Natomiast ATP, czyli aksjomatyczna teoria poznania, OJTI, czyli ogólna jakościowa teoria informacji, i matematyka to interdyscypliny abstrakcyjne. No ja już tutaj nie wymieniam eksplicite, bo ta logika aksjomatyczno-informacyjna jest właściwie zawarta w ogólnej jakościowej i tej i aksjomatycznej teorii poznania, więc już jej tu nie wyróżniam. Wyróżniłem to w metacybernetyce i wyszły z tego złe zrozumienia, między innymi przez pana logika Roberta Piotrowskiego. Ja to zresztą zanalizowałem i doszedłem do wniosku, że oczywiście to nie to, że on akurat źle zrozumiał, tylko trzeba to przetłumaczyć na język tradycyjny logiki. No i wyszły nonsensy. Cały to wybrałem. Metodologia na przykład. Słucham? Logika jako metodologia. Logika, to zależy co pan nazywa metodologią, ale my tutaj metodologię ujmujemy. Trochę inaczej. Teraz dalej. Proszę zanotować. Relacje między obiektami analogicznie dzielimy na abstrakcyjne w nawiasie bez czasu, przestrzeni i masy oraz energomaterialne relacje. Myśli fizykalne, cybernetyczne i metacybernetyczne. I dwa energomaterialne, alias realne, jak to mówił Mazur. Interesuje się tym, że jest syntezą archeologii i historii jako badania źródeł pisanych. To już w rejsie i teza i antyteza i jak się połączy, to będzie synteza, czyli to, do czego dążymy. To jest coś innego, to jest... To wszystko jest przeszłość. To jest dialektyka. To
To jest wszystko przeszłość i w współczesnej historii podejście dominuje, realistyczne, czyli no, te przedmioty. Przede wszystkim dominuje fizykalne podejście. I konfrontowanie z... Przede wszystkim dominuje podejście fizykalne. Nie mieszajmy różnych języków. Bo to jest, proszę pana, jakby pan w tekst angielski wrzucił chińskie. Tamten język tu nie ma nic do roboty. Ale właściwie to jest... Mówimy o związkach przyczynowych i relacjach energomaterialnych. W historii tej, którą teraz się uprawia, przede wszystkim mamy, jeżeli w ogóle mówi się o związkach przyczynowych, bo czasami się w ogóle nie mówi o żadnych związkach przyczynowych, tylko ustala się fakty i koniec. Natomiast jeśli się mówi o związkach przyczynowych, to chyba wyłącznie w rozumieniu fizykalistycznym, tak jak wujek Bronek. On właśnie był historykiem z zawodu. Prawda? Badał... Jest prostytutki. No między innymi tak. Ale kości badał też tylko prostytutek? Nie. No właśnie. Badał w średniowiecznym Paryżu. Tak najbardziej robił... Znaczy nie wiem, czy on to nie on chyba... A na badania archeologiczne podobno nie ma zgody na przykład tego jedwabnego i tak dalej. Znalazłem taką informację. To Kaczorek. To jest idealistyczne podejście, to o tym chodzi. Absolutnie idealistyczne podejście, tak. Ważne są wrażenia określonych osób badających to, a nie energomaterialna tej rzeczywistości. Jeszcze na wszelki wypadek łuski poszły do Niemiec. Pociski niemieckie. Pociski poszły do Niemiec. To było najciekawsze, tak jak myśmy nie mieli swoich balistyków. A na razie mówią z karabiny Mausera, przecież to były i w polskiej armii wojennej. One dominowały pod koniec już wyłącznie Mausery. Więc proszę was, relacje między obiektami są abstrakcyjne i energomaterialne, przy czym te energomaterialne dzielimy na bierne i czynne. Pierwsze A. Bierne. Co to są bierne? Relacje bierne występują wówczas, gdy między obiektami nie ma przepływu energomaterii. Czyli mamy do czynienia z systemami statycznymi. No, jest taka cała dziedzina, na przykład statyka budowy. I drugie czynne, czyli sprzężenia. Czynne nazywamy też sprzężeniami. Czynne. Czyli sprzężenia. Występują wówczas, gdy między obiektami następuje przepływ energomaterii. Następuje przepływ energomaterii. Mówimy wówczas o systemach dynamicznych. Tam to były
statyczne, a tu dynamiczne. Statyka budowli na przykład i dynamika budowli w technice. Dobrze też zanotować taką rzecz, że fizyka bada procesy fizykalne, no, jak sama nazwa wskazuje. Fizyka bada procesy fizykalne. Cybernetyka zaś procesy sterowania, czyli procesy cybernetyczne. Metacybernetyka jedne i drugie. Procesy w systemach dynamicznych to historia chaosu modne. Tylko zależy, jak chaos zdefiniować, bo są różne definicje. Jest też tak zwany chaos sterowany. Nawet mam taką pracę. Doktorska powstała na temat właśnie tego postulowania tej teorii do badań interakcji. Czekamy na twoją recenzję. Więc proszę zanotować. Cybernetyczne. Procesy dynamiczne. Dynamiczne. Mogą polegać na przekazywaniu energomaterii myśli, procesy energetyczne informacji. Lub przekazywaniu informacji. No właśnie, ale słuchajcie, jak jesteśmy na gruncie obiektów konkretnych, czyli fizyki cybernetyki, metacybernetyki, to do przekazywania informacji jest oczywiście potrzebna pewna energia. Prawda? Więc tutaj można powiedzieć, że istotny jest cel. Jeżeli celem danego procesu jest przekaz energii, to jest to proces energetyczny, a jak przekaz informacji, to informacje nie mogę trochę to nawet zanotować. Celem procesu informacyjnego jest przekaz informacji.
Zwracam wam uwagę, że Mazur to inaczej próbował definiować. Otóż on mówi, jeżeli w jakimś procesie jest dużo energii, a mało informacji, to traktuje to jako energetyczny, a jak na odwrót, to jako informacja. Co to znaczy dużo, co to znaczy mało? Cel jest ważniejszy. I w cybernetyce cel jest ważniejszy. Ale zauważcie, że podejście Mazura jest konsekwencją jego definicji sterowania. Patrzcie, że przyjęcie określonej definicji implikuje procesy poznawcze oparte na tym. Ale czy on tego nie wyjaśniał tak, że po prostu w procesach energomaterialnych po prostu informacja służy jedynie po kierowaniu energomaterii, tak samo jak energomateria w procesach przekazywania informacji służy tylko przekazaniu tego. Wyłącznie, tu cel jest ważny. Zauważcie, że u Mazura jest pojęcie sterowania, a nie procesu sterowania. I definicja mazurowska sterowania jest taka, że sterowanie to wywieranie pożądanego wpływu na określone zjawiska. A pojęcie pożądane jest z repertuaru psychologii. To jak można traktować, definiować pojęcia cybernetyczne w języku psychologii, skoro metacybernetyka jest w ogóle cybernetyka już jest metadziedziną w stosunku do psychologii. Balans semantyczny. Nie, to jest nieporządek aksjomatyczny. Tak. Bo Mazur nie zaksjomatyzował. Nie, to nie jest bałagan semantyczny. No. Przyjął taką definicję i tak, się trzymał i to miało konsekwencje. Aksjomatyczny. Zauważcie, że pojęcie procesu sterowania tutaj do tej naszej polskiej szkoły cybernetycznej, to dopiero macie w mojej cybernetyce społecznej. U Mazura nie ma pojęcia procesu, nie ma pojęcia celu, tylko jest pożądanie. No, ja mówię, że to cel to jest to, co Mazur miał na myśli, mówiąc o tym pożądaniu. To trochę tak jak w przedmowie do cybernetyki społecznej, żeby mnie fundamentaliści marksistowscy nie wykleli, to tłumaczyłem, że wprawdzie Marks się cybernetyką nie zajmował, ale to jest to, co on miał na myśli, kiedy tam co innego pisał. To jest ten biegły odgadywanie myśli klasyką. To możecie to znaleźć w przedmowie tej mojej cybernetyki. Tak, na początku, na pierwszej stronie chyba. Na pierwszej, tak, no, na pierwszej stronie, żeby taki dewot marksistowski w cenzurze nie odrzucił po przeczytaniu. Jest, przy recenzji. To co najważniejsze na początku. No to co, dla niego najważniejsze, niekoniecznie dla mnie. To Mazur zawsze mówił, czym się różni przedmowa od wstępu? Ludzie tego nie rozróżniają dzisiaj. Wstęp jest integralną częścią pracy. A przedmowa to jest o pracy. Opowieść o pracy, ona nie należy do pracy jako takiej, tylko to jest opowieść o pracy. No tam podziękowania się składa osobom, które tu też mają swój wkład. Ja na przykład złożyłem tam podziękowanie mojej żonie. Tam napisałem. Lenowi też podziękowania. Nie, no tak, trzeba było pokazać, że jest to, nie, co, to co Marx miał na myśli, pisząc co inne. No, wziąłem cytat autentyczny z Marsa, ale go zinterpretowałem tak jak trzeba. Czyli to jeszcze fizykalne. Tak, tak. Bo na podstawie jego wcześniejszych wynurzeń doszedł do tego. Tak jest, oczywiście. Oczywiście. A u mnie to już było podejście cybernetyczne, bo miałem cel. I teraz proszę zanotować, że ilość energii potrzebna do przesłania informacji jest niezależna od ilości i jakości informacji.
asymptotycznie. W epoce rewolucji informacyjnej do przekazania zmieszczę różne od zera informacji używamy energii, która asymptotycznie dąży do zera. Czyli jak czas dąży do nieskończoności, to ta energia asymptotycznie dąży do zera. No miniaturyzacja. Prawda? Przecież, słuchajcie, ja jeszcze pamiętam czasy, jak komputer nazywał się mózg elektronowy. Taka była nazwa, nie wiem, czy się z tym zetknęli. I to był no, duży pokój, duże pomieszczenie to oparte na lampach elektronicznych. I taki mózg elektronowy był w no, takim dużym pomieszczeniu w Pałacu Kultury, a później zmniejszano, bo to była taka szafa spora. No a teraz to już mózg elektronowy jest... No w komórce takiej malutkiej, kieszonkowej, co było niewyobrażalne w tamtych czasach. Czyli przykład ekonomii. Ja muszę powiedzieć, że w 1967 roku broniłem pracy doktorskiej mechaniki teoretycznej stosowanej. Chodziło o rozwiązania ruchu dyslokacji, ale no, Instytut Podstawowych Problemów Technicznych jeszcze wtedy nie miał swojego komputera. Wobec tego dostałem tam odpowiednie pisma i ten mózg elektronowy, alias komputer w Pałacu Kultury, należący do Polskiej Akademii Nauk, na nim mi wykonano obliczenia. To już było super, duper nowoczesne. No teraz jest nie do pomyślenia, żeby Polska własne komputery produkowała, co wtedy teraz na traktora nie mogą. No to jest fajne, to jest ciekawe. Ale w tamtych czasach wprowadzono pamięci dyskowe na Zachodzie, to one były jakiś czas objęte embargiem. Można było eksportować do krajów socjalistycznych z Zachodu tylko komputery z pamięcią taśmową, to o wiele dłużej pracowało. A z dyskową, bo to już szybciej pracowało. No i tak ten socjalistyczny łagier, mówiąc w języku naszych wschodnich sąsiadów, ciągle szedł po psiej krzywej pościgu, ciągle. Później nas Niemcy załatwili, bo my mieliśmy zrobić komputer, oni mieli zrobić oprogramowanie, oczywiście nie zrobili. Wycofali. No to są te psoty w ramach walki informacyjnej. Więc proszę Was, tutaj jak wprowadzamy pojęcie procesu sterowania, no, napiszmy to jeszcze sobie, proces sterowania, charakteryzujemy, podając obiekt, cel i metodę. No to taka tablica. Jeżeli to będą liczby, to może to być macierz. Ale właśnie to, co odróżnia proces sterowania od procesu fizykalnego, to jest cel. Procesu fizykalnego, to Maslow mówił, że nie można mówić o tym, że na przykład jakieś stany będą na przyszłości, no to, że było to kiedyś. Czyli nie można przenieść jakiejś analizy procesów cybernetycznych na przeszłość. Co to znaczy? No nie można mówić w przyszłości o czymś, co kiedyś dopiero ma nastąpić. To przyszłość jest.
Tak. To, co ma nastąpić, to jest przyszłość. Czy pan pamięta, to poszukam. Proszę pana, no przecież jest cybernetyczna metoda opracowywania prognoz. A, tak. To są obrazy. Proszę sobie zanotować teraz tak. Proces cybernetyczny. Proces cybernetyczny rozpoczyna się. Wówczas, gdy powstaje jego program i program ten zaczyna działać. A program procesu sterowania to jest obraz celu. I obraz metody. To jest program. A więc kiedy dla cybernetyka zaczyna działać przedsiębiorstwo? No powstaje przedsiębiorstwo. Dla prawnika w momencie zarejestrowania przez odpowiedni urząd. Z tej koncepcji i zaczyna być realizowana. Dla cybernetyka realizowana. A czy tam jest zarejestrowana gdzieś w urzędzie, czy nie, to nie ma znaczenia. Musi działać, musi produkować komuś. Musi działać, tak. No i teraz zauważcie, że z tej ogólnej teorii procesów sterowania otrzymujemy, to niejako z marszu, odpowiedź na pytanie, kiedy się zaczyna człowiek i kiedy się kończy człowiek. Proszę zanotować. Człowiek jest szczególnym przykładem procesu sterowania. Ściśle mówiąc procesu autonomicznego. To jest szczególny przykład. O tym żeśmy już kiedyś mówili. W związku z czym jako taki zaczyna się w momencie poczęcia, na razie zapłodnienia, to jedni to tak nazywają, drugi tak, ale wiadomo o co chodzi, empirycznie wiadomo o co chodzi, a kończy się w momencie, gdy program przestaje działać, czyli śmierci biologicznej. Czyli śmierci biologicznej. Czyli śmierci biologicznej. I nie jest to kwestia takich czy innych wierzeń. Tej kości swej nowoczesnej nauki. Proszę jeszcze zanotować. Istotą procesu sterowania jest jego program i realizacja. No to wiadomo, że od razu po zapłodnieniu następuje. No, powstaje pełny program i zaczyna się bardzo szybka realizacja. Zresztą w tym pierwszym okresie szybkość realizacji jest największa. A czy to są programy jakieś? Słucham? Przed połączeniem plemnika z tą półprogramy. No to jest tak, jakby pan
No, pół co komunikatu. To nie jest cały komunikat. To nie jest cały ogrywek. No. To znaczy, część programu jest prawda, w plemniku, część w komórce jajowej, z tym, że tutaj jest chromozomy XY, a tutaj XX. I dopiero z połączenia tego to niektóry powstaje pełny program. Słowem, nie można być trochę w ciąży. Nie można być trochę w ciąży, tak. A plemnik to też nie jest jeszcze człowiek, ani sama komórka jajowa w rozumieniu cybernetycznym. Choć są to żywe komórki, bo tam jeszcze nie ma pełnego programu koniecznego do uruchomienia procesu. I teraz słuchajcie, jest bardzo istotna sprawa, zauważcie, że pojęcia psychologiczne nam tu nie są potrzebne. Dlaczego? Dlatego, że dawni cybernetycy psychologizowali i mówili, że jak nie ma świadomości, to nie ma sterowania. Przepraszam, a ja mówię, a program genetyczny steruje rozwojem bez świadomości. Świadomość nie jest potrzebna. Do definicji procesu sterowania nie występuje żadne pojęcie świadomości. A sterowanie występuje. Przy czym jest też błędne z punktu widzenia terminologii cybernetycznej mówienie, że kod genetyczny steruje. Nie, steruje program genetyczny, który jest zapisany poprzez kod genetyczny. Może to proszę sobie zapisać. Rozwojem człowieka steruje program genetyczny zapisany w formie kodu genetycznego. O. To jest ta sprawa. Zapisany w formie kodu genetycznego, ale ponieważ cybernetyka, proszę Państwa, nie jest wykładana na żadnej uczelni, a w szczególności na studiach biologicznych, no to się mówi, że kod genetyczny steruje. A na świecie sam gdzieś? No, sądząc z tego, co jest w internecie dostępne, bo tylko takie informacje, a nie jest. My przedamy resztę świata i proszę to sprawdzać na bieżąco w internecie. Jak gdzieś się pojawią jakieś prace, gdzie będzie metodologia porównywalna z naszą, będzie bardzo ciekawe. Ale na razie to oni są 30-40 lat do tyłu. I to jest nasza szansa. To trzeba rozwijać. Zniszczono nam przemysł, przynajmniej dużą część, to idźmy w informację z epoki rewolucji informacyjnej. Jak nasi wrogowie chcą przetwarzać coraz więcej energomaterii, niech się przetwarzają. Będziemy się odprawiać informacje. Więc to jest bardzo, bardzo ważna sprawa i proszę Was, zrobię taki tutaj wprowadzenie do tego, co będziemy mówić dalej. Ale już Wam powiem, co będzie istotą. Otóż metacybernetyka, to już będę jednym słowem określał, bo to już jest i fizyka, i cybernetyka. Proszę zanotować. Metacybernetyka jest metadziedziną w stosunku do nauk biologicznych i społecznych. Przy czym nie musimy już ich wprowadzać dodatkowych aksjomatów, pojęć pierwotnych, czy relacji pierwotnych. To pokażę Wam to na następnych zajęciach. I już jedna praca magisterska z biologii z zastosowaniem właśnie tej aparatury pojęciowo-metodologicznej została ograniona w Łodzi. Jeden z kolegów z grupy z Duńsko-Wolskiej, do którego będę
Zaraz dzwonię, że za chwilę wystartuję. No dobra, i teraz doktorat pisać, więc znaleźli się tacy świadki biologowie, profesorowie nawet, biologii, którzy, którym się to spodobało. Więc jeszcze nie wszystko w nauce stracone, tylko trzeba ludzi uświadamiać. Waszym zadaniem jest uświadamianie, nie pouczanie, nie krytykowanie. Trzeba ludziom mówić, że super, to co robicie, to jest super duper trapulator. Tylko tu jeszcze warto by dodać, o. I to co my tu mamy, to jest to, czego tam jeszcze brakuje.